Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko po wyborach, po wyborczej niedzieli. Państwo wyniki już wszyscy znacie. Ja bardzo bym chciał podziękować moim wyborcom, ci wszyscy, którzy oddali głos na nasze ugrupowanie, najmłodsze ugrupowanie w Grudziądzu, czyli Nowa Droga Czas Grudziądza. No i bezpośrednio na mnie. Rzeczywiście dziękuję wszystkim, którzy się w wybory zaangażowali. Również chciałbym podziękować za debaty, za spotkania moim kontrkandydatom. No po prostu wydaje się, że demokracja i to jest pewne, ona jest dobrym, jak nie najlepszym ustrojem, ale czasami bywa bolesna. Natomiast myślę, że w Grudziądzu dokonano wielu wyborów, o których za chwilę powiem, ale w tej chwili jest czas na podsumowanie. Mamy z naszego ugrupowania jednego pana radnego, pana Romana Sarnowskiego. Gratuluję mu osobno. Myślę, że się napracował, zdobył mandat, zdobył zaufanie. Wiele lat na to pracował. Niewiele brakowało, byśmy mieli 3 mandaty, no ale to po prostu myślę, że trzeba jeszcze troszeczkę popracować, żeby wyborcy poznali nasz program, poznali bardziej naszych wyborców, naszych kandydatów. My nie znikamy z powierzchni mapy politycznej Grudziądza. Będziemy nadal dla Państwa relacjonować niektóre wydarzenia, które będą miały miejsce w ratuszu i w mieście, i w spółkach, i w szpitalu. Myślę, że Państwo będziecie się od nas dowiadywać wielu najnowszych i ciekawych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, to jest, czy ja będę chciał powiedzieć to, nie używając żadnych kąśliwych słów, ale obecna władza w Grudziądzu lubi mieć i kocha mieć winnych. Ja bym chciał zobaczyć, czy w ciągu tego roku, bo będzie znacząca podwyżka wody, będzie znacząca podwyżka śmieci, będzie znacząca podwyżka ciepła, będzie znacząca podwyżka podatków. Kto będzie za to winien? Bo musi być winien, bo obecna władza nie widzi problemu, jeżeli chodzi o siebie. Myślę, że to po prostu zobaczymy, czas to pokaże. No, ja jestem winien za szpital i pewnie jeszcze długo, długo po mojej śmierci będę się dowiadywał, pewnie gdzieś tam w niebiosach, że będę winien wszystkiemu. A tak a propos szpitala. Grudziądz dokonał wyboru i to jest jasne dla mnie, że chce się leczyć poza granicami miasta. W Grudziądzu niebawem, w grudziąckim szpitalu, tam gdzie jest administracja, ten cały budynek niebawem, chyba że się coś wydarzy po drodze, ale tyle co ja wiem, będzie przekazany pod publiczną szkołę zawodową. No więc administracja musi gdzieś zająć miejsca łóżek szpitalnych. Z drugiej strony też jest planowane powstanie na terenie szpitala kampusu. No myślę, że zobaczymy, który blok będzie wyprowadzony, miał łóżka i gdzie powstanie kampus. To wszystko przed nami, to wszystko Państwo będziecie widzieli sami, jaki los powyborczy spotka szpital. To będzie powolna likwidacja szpitala. Również przykro mi, no może ja po prostu mam trochę pretensji do siebie, że nie byłem w stanie przekazać Państwu może w sposób bardzo zrozumiały odnośnie spalarni śmieci, bo to Państwo, to znaczy Grudziądz dokonał wyboru, że chce mieć spalarnię śmieci, że będzie ona gdzieś w okolicy Parkowej, że będzie gdzieś w okolicy lotniska, ona już ma swoje miejsce. Ja tylko jestem ciekaw, jaki będzie miała wieloletni wpływ te dioksyny, bo one będą, one są, czy w znaczącej, czy w takiej, czy w innej postaci, ale będą, bo one powstają przy spalaniu nie tylko plastiku, ale powstają również przy spalaniu tekstyliów, czy przy spalaniu po prostu innych odpadów komunalnych, chociażby gum. Natomiast jak będzie kształtowała się w przyszłości rynek mieszkań w tej okolicy, to sam jestem ciekaw. Czy będą mieszkania droższe,
tylko dlatego, że są blisko spalarni, czy będzie inna cena, ale to mieszkańcy dokonali tego wyboru. To są, będą wszędzie pewnie robione podsumowania powyborcze. Ja mam nadzieję, że po prostu mieszkańcy będą teraz bacznie patrzeć, bacznie przyglądać się, jak będzie wyglądała pierwsze, będą wyglądały pierwsze decyzje obecnej władzy, jak będzie się kształtował układ w naszej Radzie i jaka będzie pierwsze, no, jaki będzie przede wszystkim osąd i ogląd tych wszystkich panów ministrów, którzy byli, wizytowali, obiecali. Nie chcę powiedzieć, bo to by było przykre dla wszystkich, że nasze miasto wybrało obiecanki. Ale zobaczymy, co będzie spełnione. Zobaczymy, ile pieniędzy przyjdzie. Tak jak niektórzy mówili. Szanowni Państwo, ja mam doświadczenie trochę większe polityczne. I był już taki czas, że w Grudziądzu była władza Platformy Obywatelskiej, pana, za prezydenturę pana Malinowskiego. A w Warszawie rządziła Platforma. I ile pieniędzy przyszło do Grudziądza? A warto spytać pana Malinowskiego, warto spytać obecną Platformę. Nie będę się silił, bo wiem, że nic. Ale to państwo dokonuje, myślę, że warto się spytać. Również uważam, że też czas na rozsądne podsumowanie. Ja państwu mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś liczy, że będzie Platforma rządziła w Grudziądzu i Platforma rządzi w Warszawie i dostanie Grudziądz duże pieniądze, to nie żyjmy złudzeniami, nie żyjmy marzeniami, bo to jest pierwsza droga do choroby. Pierwsza droga do choroby. Nie wolno żyć marzeniami. Trzeba po ziemi stąpać twardo i dlatego uważam, że trzeba się dowiadywać i trzeba cały czas śledzić, ile pieniędzy spłynie na szpital. Był pan premier Tusk, była pani premier Kopacz, wtedy jeszcze minister Kopacz, był pan prezydent Komorowski. No i co? Były obiecanki pana ministra Szymańskiego. No i co się wydarzyło? Nie było pieniędzy na szpital. Ale dla Torunia były pieniądze. My musimy sobie uzmysłowić, my Grudziądzanie, że cały czas będzie tak, że Grudziądz będzie tym gorszym dzieckiem kujawsko-pomorskiego. To będzie Bydgoszcz, będzie Toruń, będzie Inowrocław. A my musimy się przebijać. Nie wolno nam tego lekceważyć. Chyba, że chcemy zrobić na złość samym sobie. Musimy pamiętać, że pierwsze pieniądze na szpital dała pani minister Gęsicka z PiS-u. Później 70 milionów na wyposażenie dała Rada Miasta. Drugie 70 milionów musiał dołożyć ze swoich środków operacyjnych szpital. Grudziąckie inwestycje medyczne zaciągnęły kredyt 150 milionów. I tak naprawdę przyszedł ten czas, żeby Platforma zrehabilitowała się w jakiś sposób wobec naszych mieszkańców i naszego miasta i co najmniej te 200 milionów dała, zapłaciła te wszystkie faktury budowlane w szpitalu. Ale zobaczymy, czy to wpłynie. Jeżeli to nie wpłynie, to będziemy świadkami powolnej likwidacji szpitala. Szanowni Państwo, wybory za nami. Wyborcy dokonali wyboru. Myślę, że sympatie i antypatie to trzeba będzie w przyszłości już na dalszy plan usunąć. Myślę, że czasami trzeba zaufać i nie żyć marzeniami. Życzę Państwu następnych dobrych wyborów, a w tej chwili śledzenia poszczególnych decyzji naszej obecnej władzy, która będzie na pewno szukała winnych, zadłużenia maksymalnego prawie, no totalnego, myślę, że olbrzymiego, to jest najlepsze słowo, olbrzymiego zadłużenia miasta, zadłużenia spółek. Przecież tak naprawdę, zobaczcie Państwo, gdybyście się tak dowiedzieli, to szpital narobił długu ponad 100 milionów złotych. A ja przypominam wszystkim, mnie już tam 7 lat nie ma. I nadal jestem winien temu, co tam się dzieje.
Więc może troszeczkę sprawiedliwości na tym świecie winno być. Myślę, że ja nigdy się nie obrażałem, nie obrażam, z Grudziądza się nie wyprowadzę. Myślę, że nadal Grudziądz szanuję jego tradycje, szanuję mieszkańców. Myślę, że warto i będę walczył o szpital. Ale jeżeli ze szpitala zrobi się kampus, jeżeli administracja przestanie tam istnieć, to musicie Państwo szukać szpitala, żeby się leczyć. A to nastąpi, chyba że Państwo się zdecydujecie i w każdej chwili możecie zweryfikować swoje wybory. Ale to jest Państwa decyzja. Ja nikogo do tego nie będę namawiał. Istnieją różne instytucje prawne, w których można, tak powiem, jeszcze raz spowodować wybory, jeżeli Państwu będzie przeszkadzała spalarnia, likwidacja szpitala i podrożenie wszystkich usług. Bo te podwyżki, które dzisiaj Państwo macie w postaci uposażenia, one pójdą na podwyżki usług komunalnych. Ja myślę, że będziemy co jakiś czas organizować dla Państwa konferencje. Będą też zapraszani do mojego stołu, będą zapraszani eksperci, znawcy tematów, młodzi ludzie, którzy będą chcieli tego miasto, żeby trochę inaczej wyglądało. Ja się nie wybieram nigdzie i pozostanę nadal wierny Grudziądzowi. Ja go pokochałem, bo chociażby samo słowo, które wiemy, że pokochaj Grudziądz. A dlaczego prezydent nam każe kochać Grudziądz? A może by tak w tej kadencji, panie prezydencie, przeszedłby pan na stronę naszą, mieszkańców i powiedział, pokochajmy Grudziądz. Wszyscy razem i bądźmy za niego odpowiedzialni. Miłego nadchodzącego weekendu majowego Państwu życzę. A No jeżeli spółka, ja już nie będę teraz wymieniał, żeby już nie narażać się na różne rzeczy, jeżeli spółka... Wybraliście Macieja Glamowskiego, albo wybraliście tą władzę, to będziecie mieli podwyżki na pewno zafundowane w najbliższych miesiącach. Tutaj trzeba też uszanować wolę suwerena. Tak, ja szanuję wolę suwerena i dlatego mówię, no te podwyżki będą, bo po prostu jeżeli spółka kończy rok obrotowy z ujemnym wynikiem, no to czymś to trzeba pokryć, bo spółka pokrywa to ze swoich środków. A jak pokryje ze swoich środków? Tylko wzrostem ceny usług. Jak inaczej? Albo kredytem. Proszę bardzo. Natomiast ja mówię, ja się nie obrażam, tylko mówię o tym, że podsumuję wybory. I mam prawo do tego, żeby podsumować wybory. I właśnie tak powiedziałem, że nie dlatego, że Państwo mnie wybrali, czy tam nie wybrali. To nie jest istotne dzisiaj. Ja bym zawalczył o szpital. Na pewno w szpitalu by nie było kampusu. Na pewno by nie było rozdrabniania szpitala albo go powolnego likwidacji. Byłoby tak, jak powinno być, czyli mieszkańcy powinni mieć dostęp do świadczeń. No i tyle. Ale jak Pan skomentuje niską frekwencję? Bo w zasadzie Grudziądzu była poniżej średniej krajowej. Mieszkańcy co, chcieli dokonywać wyboru i nie jest wszystko jedno. Jak Pan skomentuje? Ja rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, bo od poniedziałku sobie spacerowałem i zrobiłem zakupy i spacerowałem po mieście. Myślę, że po prostu z podniesioną głową, bo ja mam kontakt z ludźmi. No niektórzy mówili w ten sposób, że oni już wyjeżdżają, oni mają zaplanowane prace gdzie indziej. Pamiętajmy o tym, że Grudziądz miał już powyżej 100 tysięcy, a w tej chwili ma 75-400 czy 75-600, to już jest mało istotne. Natomiast niektórzy myśleli, znaczy kilkanaście osób mówiło, że i tak nie pójdzie na wybory, bo i tak wiadomo, kto wygra. No jest to złe. Ja uważałem, że namawiałem te osoby, żeby jednak na przyszłość chodziły na wybory, bo jednak jak się chodzi na wybory, to też inaczej ten wynik wygląda, bo każdy wtedy jest chociażby związany z inną opcją polityczną. Natomiast w tej chwili się nic takiego nie wydarzyło. Ja podsumowałem to i Państwo, i mieszkańcy, i media będą czekały na efekty tych wyborów. No i to się niebawem przekonamy. A jeśli pan prezydent nowej drogi, nowy radny Roman Sarnowski będzie Waszym przedstawicielem, a na ile Prawa i Sprawiedliwości zawsze było mówi, że jednak do tej opcji? Myślę, że Roman będzie naszym przedstawicielem. Zresztą on ma też prawo wyboru. To są wolni ludzie wszystko.
Natomiast będzie chyba, znaczy będzie na pewno naszym przedstawicielem, będzie walczył o pewne, o program i o to, żeby może nie było tych podwyżek, będzie przedstawiał jakby, no, znaczy będzie przedstawiał nowe swoje propozycje uchwał, tylko nie ma przebicia żadnego, bo jest 1 na 23. Także po prostu myślę, że przepadnie, ale mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy są w nowej drodze Czas Grudziądza, będą w przyszłości bardziej rozpoznawalni, będą w przyszłości bardziej znani i może rzeczywiście ten Grudziądz wróci na tory swojego właściwego rozwoju. Bo w tej chwili tak naprawdę, biorąc pod uwagę środki i ich korzystanie ze środków KPO, dla Grudziądza jest, powiedział, już przeszłością. Wątpię o jakiekolwiek środki, bo musicie Państwo pamiętać, że to nikt, Europa nigdy nie daje. Europa pomaga. Jeżeli będzie jakiś projekt, czy jakiś wniosek, to on może mieć 50% dofinansowania, 40, 60, 70. I trzeba mieć własne środki. No, Grudziądz w tej chwili nie ma własnych środków inwestycyjnych na tyle, żeby pozyskać duże pieniądze z KPO. Chciałabym się zapytać o to, które z tych waszych punktów programu wyborczego chcielibyście, aby Roman Sarkowski przeforsował, żeby gdzieś wprowadził do Rady, które są tymi najważniejsze? No najważniejsze to jest, tak jak mówiłem i mówię po chociażby tej epidemii COVID-u, chociażby po tym, że w każdym następnym okresie infekcyjnym będziemy mieli do czynienia z COVID-em, to jest zdrowie. Bo dzisiaj jak ktoś dobrze wstaje i dobrze chodzi, to wydaje mu się, że on ma zdrowie. Nieprawda. Jeżeli nie będzie dobrego szpitala, jeżeli nie będzie pomocy natychmiastowej, to będziemy po prostu gdzieś tam jeździć po okolicy czy po innych szpitalach. Dobrze by było, żeby po prostu szpital zamiast kampusu wrócił. Tak, Grudziądz to nie tylko szpital, ale po prostu cały czas jest tam, gdzie ja się pojawiam, to jest szpital. Ciekawa retoryka. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to chociażby, ja bym też chciał, żeby może pan Glamowski to zrobił. Te mini tężnie na poszczególnych osiedlach, to jest dla zdrowia mieszkańców, to nie jest przeciwko nikomu. To jest promocja naszej Solanki, nie plakaty, tylko rzeczywistość. No i z drugiej strony jest wiele rzeczy jeszcze odnośnie bezpieczeństwa, odnośnie dróg osiedlowych. Proszę bardzo, ja się nie obrażam, tylko uważam, że ten, co wygrał wybory, to by mógł też uszanować dobre pomysły dla mieszkańców. Nie trzeba mówić, że to pomysł nowaka. Panie prezydencie Glamowski, może pan to wziąć jako własne pomysły, tylko niech pan zrobi te drogi na osiedlach. Niech pan sprzyja mieszkańcom, proszę pana. Ile, jeszcze tak, kto tam odebrał ten mandat, te dwie osoby, jeszcze dwie osoby i na ile są zmotywowane, żeby pokazywać się i walczyć przez te 5 lat, a na ile podcięte zostały skrzydła nowej drodze? Nie, tyle co ja wiem i spotykałem się bezpośrednio w poniedziałek i na łączach telefonicznych. Tak naprawdę to nikt nie ma, że tak powiem, podciętych skrzydeł. Z tymi, co rozmawiałem, a myślę, że rozmawiałem ze wszystkimi i łącznie na wieczorze wyborczym, to wszyscy jakby zaktywizowali się jeszcze bardziej do tego, żeby działać na przyszłość. Bo to są ludzie młodzi, przed nimi całe życie. I oni będą działać, ja wierzę w to. No były Zenon Różycki, który powinien dostać mandat. Był Arek Goszka, który też powinien uzyskać mandat. No były jeszcze inne osoby, ale myślę, że to wszystko jeszcze przed nimi. Arek Goszka, lider Czasu Grudziądza, stracił ten mandat właśnie z tego powodu, że wprowadzono Romana Sarkowskiego, wybrano Romana. Nie. Ja bym jednak to na miejscu, pani redaktor, nie personalizował rzeczy. Dlatego, że tak jak mówiłem, w nowej drodze Czas Grudziądza są osoby kontrowersyjne, ale to są osoby, które chcą działać na rzecz ludzi, na rzecz naszego miasta. A każdy ma prawo do poglądów i każdy ma prawo do swojej religii. I szufladkować kogoś nie wolno. I tyle.
I czy ktoś lubi pana Romana, czy nie, ale też zastanówmy się, ile pan Roman zrobił dla zwierzaków. A nie chodzi, lubi czy nie lubi. Wiadomo, że bliżej do PiS-u i gdyby PiS wstawił Romana Sarnowskiego w Tarpnie, w tym okręgu, no to Nowa Droga nie miałaby Romana Sarnowskiego. No ale to nigdy, panie redaktor, ale nigdy nie możemy wracać do historii. Bo gdybyśmy, no tak, to szanujemy historię, historię piszą naukowcy. Jeżeli po prostu pan Roman chciał kandydować z naszego ugrupowania, to kandydował. Tak jak mówiłem, myśmy byli ugrupowaniem, gdzie patrzyliśmy, co kto zrobił i co kto robi. Nie dlatego, że chce być na liście. To, że pan Roman jest indywidualnością, to, że pan Roman jest kontrowersyjną postacią, ale po prostu on dba o mieszkanie, dba o tych zwierzaków, dba o to, żeby powstały te klasy mundurowe, dba o tradycję, dba o polskość. No dlaczego po prostu mamy mówić, że to jest bebe? No nie wolno tak robić. A to, że będzie... To jest właśnie zastanawiające. Z ponad 20-letnim stażem. Był przewodniczący Rady Miejskiej. Tak, ale to jest... Grudziądza. To jest pokłosie tego, że po prostu w Grudziądzu, no pokłosie wyborów parlamentarnych, w Grudziądzu zwyciężyła Platforma i jeszcze raz jej gratuluję. Platforma. Nie ugrupowanie pana Glamowskiego, czyli jakby wyborcy nie mieli zaufania do pana prezydenta i jego ugrupowania, wybierali Platformę i gdyby Platforma wystawiła swojego kandydata, to dzisiaj prezydentem byłby kandydat Platformy i o tym pamiętajmy. A że Platforma poparła pana Glamowskiego, to wszyscy, chociażby moi znajomi, przecież ja kiedyś byłem członkiem partii, to ja wiem i znam, no mówili, no zagłosowali na Platformę i z bólem serca też głosowali na prezydenta. No i tyle. I wybierali jakby drugi raz prezydenta, bo były dwie listy. No jeszcze raz mówię, gdyby Platforma wystawiła prezydenta, dzisiaj byśmy mieli prezydenta z Platformy. A ugrupowanie pana prezydenta Glamowskiego przegrało. Przegrało. Najbardziej wygranym to jest Nowa Droga Czas Grudziądza, bo wprowadziło po raz pierwszy do Rady chociaż jednego kandydata. I to jest wygrane ugrupowanie. Ugrupowanie, które wygrało. Natomiast PiS przegrał. Marcin Glamowski nie startuje, tu będzie wtedy walka o miasto. PiS przegrał, bo stracił 3 mandaty, chyba 3. Natomiast wygrała definitywnie Platforma i tutaj Platforma dzisiaj będzie prawdopodobnie rządzić miastem. A pan prezydent Glamowski będzie reprezentował miasto. A pana wynik, jest pan zawiedziony, czy... Ja nigdy nie byłem zawiedziony i nie jestem. Ja jestem po prostu raz, że jestem przedsiębiorcą, to wiem po prostu, że są wzloty i upadki. Myślę, że negatywna kampania na mój temat swoje zrobiła, ale ja myślę, że ja dziękuję chociażby tym osobom, które po prostu na mnie zagłosowały. No i myślę, że następne wybory już będą chyba beze mnie, no bo już w końcu chyba czas na to, żeby skończyć się dać wybierać.